Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Mini Motorways. Trochę już nie było żadnego filmu z tej gry, jeśli się nie mylę, aczkolwiek tak się składa, że w tym tygodniu wyszła nowa aktualizacja do tej gry z okazji dziesięciolecia. Ja tutaj akurat zasłaniam, ale siupce jest dziesiątka, prawda? Dziesięciolecia, jak rozumiem, serii Mini, bo pierwszą grą było Mini Metro, chociaż ono według Steama wyszło w 2015, ale no nie wiem, może od 2013 pracują nad grą albo był wczesny dostęp. No nie, twórcy twierdzą, że świętują dziesięciolecie i z tej okazji między innymi do Mini Motorways dodali trzy nowe mapy i będą pociągi. Więc sprawdzimy sobie Londyn, bo tutaj mamy tak, Londyn dodano, Mumbai, New York City. Może nie tyle dodano, bo to raczej były, ale to są teraz nowe wersje, bo raczej Londyn to zawsze był New York City, prawda? No ja wiadomo, nie mam jeszcze wszystkich odblokowanych. Warszawa to nawet była na głównym kanale, kto wie, ten wie. I w każdym razie nas interesuje oczywiście Londyn. Sekundkę pograłem, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. Więc lecimy. No to jest nawiązanie do Mini Metro też w pewnym sensie, prawda? Ale tutaj oczywiście będzie pociąg, sobie jeździ. Więc samochody będą się zatrzymywały przed torami, jak będzie jechał pociąg, prawda? Dobra, no to na razie możemy zrobić tak. Tyle wiemy. Pociąg przyjeżdża i nie wiem, czy to wpływa na to, że tu się teraz to pojawia, czy to tak, bo to wygląda jak stacja, nie? To jest stacja kolejowa, więc tutaj się będzie tylko pojawiało, jak będzie pociąg jechał. Tak mi się zdaje. No zobaczymy za chwilę, czy tak będzie, czy nie. Mamy dwa mosty jeszcze w razie czego. Okej, no tutaj się zwykły budynek pojawił. Ostatecznie możemy spróbować go przez tory przepuścić. Tam mogę usunąć, no i ty przyjacielu w takim razie lecisz tu. Nie wiem, czy się zawsze zatrzymują, czy tylko jak pociąg przejeżdża. Nie, tutaj nie, ale jakby przejeżdżał, to by się chłop zatrzymał. Może teraz zobaczymy akurat, no byłoby dziwne, gdyby się teraz nie zatrzymał. Tak, no dobra, więc no, to zawsze trochę, tak, czyli to stacja kolejowa, czyli tylko jak pociąg przyjedzie, to ten musi ruszać. On tam odbiera pasażerów, prawda? Czy coś w tym stylu. Dobra, ale myślę, że na razie możemy zwiększyć prędkość, bo tu aż tak wiele się na początku nie dzieje i jestem w stanie jeszcze ogarnieć, co tu się... Znaczy, że wiadomo, moglibyśmy też się bawić w to blokowanie drogami, straty taty, a to tak zrobiliśmy, że jeszcze to tu tam, to tu ta tam, to tu nam weszło, to ja im zrobię tak drogę. No, na razie myślę, że nie będzie problemu, czy teraz tu i tu się pojawi. Ten się, ty jedź, ty się nie zatrzymuj, byczku. Tu się nic nie stanie, możesz jechać. Tak, no dobra. Ale oni sobie nie będą przeszkadzać, bo ten równie dobrze może tutaj się zatrzymać. No. Więc oni sobie tam nie przeszkadzają w zasadzie, więc może tak być jak jest. Dobra, to lecimy dalej z prędkością tutaj. No tu... tu nawet korci, żeby puścić dołem. Najwyżej to przerobimy. Słynne ostatnie słowa lutelowe, nie? Najwyżej to przerobimy. Znaczy to... bo tu tory. Rozumiem, że... Dobra, dajcie mi most. Rozumiem, że tu nie... No właśnie, tu nie zrobię. Dobra, no i zaczyna się myślenie. No to mogę połączyć. Ej, tak chcę to połączyć, dobra. No autostrada byłaby idealna. No puścić to całkiem przez rzekę, to jest... Takie marnowanie potencjału. A, i tu jeszcze... O Jezu, tu jeszcze nawet nie... Obyśmy tak zrobili. No można tak, że nie krzyczeć. Ja to później usunę i przerobię na coś lepszego. Na razie chodzi o to, żeby tutaj nie przeszkadzali sobie nawzajem, nie? A sobie nie przeszkadzają. No, ten przejechał, zdążył. Super. No tu zbiorą, pojadą. Trochę tak krzywa droga. To mnie bardziej tutaj mierdzi w tym wszystkim. Że ta droga jest taka krzywa. Nie to, przepraszam, jak tu się przesuwało? Środkowym, okej. Bo już nie pamiętam, człowiek tyle nie grał, że nie wie, jak tu się przesuwało mapę. Na razie to się nie przyda, ale później jak najbardziej. No, ja tak jak mówię, wiadomo, taktyki są, żeby blokować możliwość pojawienia się domków stawianiem dróg, ale już olejmy ten temat i lećmy tym, co tu się będzie działo. Już nie planujmy do przodu, bo i tak później z tego planowania nic nie wychodzi. Czyli na razie mamy tyle. No tu chyba się domy nie pojawią. Jak jest granica, to wydaje mi się, że się mogą, raczej nie pojawią, ale może się mylę. Dobra, nic nie pominąłem jeszcze. I hope so.
Chociaż to jest możliwe, że ja gdzieś nie widzę czegoś, ale to na razie za mało, jeżeli mnie widział. Idziemy w mosty, bo coś czuję, że tu się... No dobra, na Boże. No to wy, przyjaciele, możecie pójść tędy i ja wam zrobię tak. Pociąg wydaje śmieszne dźwięki, jak jedzie. Tak zrobimy. Chociaż zupełnie mi się to nie podoba, co tu się powstało. No, jakbyśmy dostali... Jakby ktoś nie wiedział jakimś cudem, ktoś to ogląda i nigdy nie widział filmów z tej gry, to co tydzień dostajemy do wyboru... A, już nawet widzimy ten pociąg. Do wyboru drogi z jakimiś dodatkami. No przydałaby się autostrada. To byśmy tych ludzi jakoś tu przerzucili autostradą. Nawet bym może wtedy to usunął, główienko całe. Dobra, zwiększmy prędkość na ten moment. Dziwne, że ten czerwony, czy jakikolwiek kolor by to nie był, no uznajmy, że jest to raczej czerwony. Zaraz ktoś powie, że tutaj miał jakaś odmiana o nazwie, która nie istnieje, ale sobie wymyśli. No tutaj nic nie wymyślę ciekawego. Musimy iść tak. Raczej nam styknie, nie musimy się tym przejmować. Tu raczej też jest git. No wiadomo, te dwa spokojnie obsługują, tu mamy trzy, które to obsługują, a kawał mają do przejechania, więc trzy akurat będą odpowiednie. Jeszcze tutaj to po jednym, to tam nie jest problem w żaden sposób. Ty, przyjacielu, nie wiem, czy jesteś nam potrzebny, możesz tam na razie sobie siedzieć sam. Tutaj nie ma problemu takiego, żebyś ty jeden był tam potrzebny do tego wszystkiego. Możesz sobie istnieć na tym świecie. Zwiększymy prędkość, ale już fajnie, że widzimy, jak dokładnie jedzie ten pociąg. Ciekawe, czy może być jeszcze drugi. Może na tych innych mapach, może na tej pierwszej dali tylko jeden pociąg, żeby nie było aż tak trudno. Muszę 300 punktów uzbierać, żeby kolejną mapę odblokować. I właśnie, i mamy fajne rzeczy. Poczekam chwilę na wypadek, gdyby Rana tutaj wymyśliła jakąś głupotkę straszną, ale patrząc na to, co tu się dzieje, jednak nie będę czekał. Czyli co, no gdzieś tu bym chyba zrobił i dla tych, i tu ich wytransportował, żeby ci się porozdzielali. Czy na razie tylko żółtych przetransportowy, ale to głupio, żeby ci musieli... Dobra, to zrobimy tak. Cyk. 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 Nie, cyk. Jak to zrobić? No może tak zrobię. Może, no, na razie niech będzie tak. Więc to już możemy brutalnie usunąć. Tylko jak tych przyjaciół tutaj ściągnąć do tego wszystkiego? By też się przydali, nie? No mogę im zrobić wjazd od tej strony. I ty, przyjacielu, no, już tam nie krzyczeć w komentarzach, już Dexterek krzyczy w komentarzach, pierwszy pewnie. Cena gra, jak se grasz lepiej, Dexter. Zachęcam. O nie, oni już tu zostaną, na... nie, muszą się zawrócić. Nie, no już okej, okay, ogarnie to, się już nic złego nie stanie. Jak tu skończą przygodę, to może całkowicie przestać istnieć. No i raczej jest cacy. Czy ten przyjaciel, no, jak już bardzo chce, może zostać połączony, żeby trochę odciążył. I teraz mamy cztery mosty, które możemy sobie pobudować dla samej idei pobudowania. Aha. Zrozumiałem aluzję. Kolega jednak zostaje po tej stronie. No i autostrada jednak tu by się przydała. Dobra, najpierw tak. No, przyjaciel niestety musi naokoło zapierdzielać. Tutaj. Jak tu zielonego? No pójść zielonego drogą to jest tragedia, ale na ten moment muszę. Czekajcie, bo... O Jezus. Wow, ale tutaj nie ten. Czy on by musiał iść, ale on nie pójdzie górą bez połączenia się z tym przyjacielem? Chyba, że... No tu... Ale tu są tory... Czy to już nie będzie przekombinowane? No znaczy...
Pytanie retoryczne, wiadomo, że będzie. Coś takiego zrobimy. I zobaczymy, no o, no... A druga autostrada by się przydała, może zaraz nam wskoczy, nie? Gdzie tam? Tu. Dobra. No, to, no. Może nam wskoczy druga autostrada, bo tej bym nie chciał usuwać, która już tu istnieje. Zobaczymy, co nam gra wykombinuje. Błagam... Ja nie jestem fanem ani rond, ani świateł, bo nigdy nie umiem tego zrobić jak należy i potem są problemy. Więc ja poproszę dużo dróg, tak? Tylko 300 punktów mam zdobyć, żeby dodać kolejną mapę. Jak chcecie oczywiście filmy z kolejnych map, to dawajcie znać w komentarzu jakąś oceną konkretną, pozytywną. Jak nie chcecie, to negatywną. Od tego te rzeczy tak naprawdę są, prawda? I przyjaciel kolejny robi się w miejscu, którego bym nie chciał, bo to oznacza, że... No ty tu, to ty będziesz tu na ten moment, sraty taty. Musimy tak zrobić. Nic lepszego nie wymyślę. No trzeba iść z tym, co nam gra daje. O, no i tutaj się kolega przyłączył. To nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że może ten domek nie jest potrzebny, ale to jeszcze nie jest jakiś tragiczny ruch. Już prawie ogarnęliśmy naszą mapą. Czy ja coś usunąłem? Boże, nie chciałem. Prawie tak. YouTuber w akcji. Ogarnęliśmy, o, już nie prawie. Ogarnęliśmy cały tor. O to mi chodziło. Tak. Jestem YouTuberem, skąd wiedzieliście? Inaczej. A tu usunąłem chyba, nie? Pewnie tak. Co krzyczysz? Nic nie klikam prawym przyciskiem myszy. No, moja wina, że potrzebne jest prawy, żeby to zrobić? A później chcesz coś pokazać i nie możesz. To muszę trzymać w tym prawym, nie mogę kliknąć, no. Gra nie jest przystosowana do lutelowego grania. Robi się problemix. Dobra. No to jest kwestia... A żeś się tam pojawił z tyłka chyba, przyjacielu. W sensie, no mogę cię połączyć, bo akurat jest to logiczne, ale... Nie. Dobra, dajcie te mosty. Powiem tak, ja wiem, że w tego typu grach ja mam złe podejście, bo ja za bardzo liczę na to, że no, dostanę to, co będzie mi potrzebne, ale ja mogę to dostać za 5, wiecie, tygodni albo w ogóle nie dostać. A ja już układam sobie grę pod to, że ja to dostanę, co jest mi potrzebne, mimo że mogę tego nigdy nie dostać. Tak nie powinienem w takie gry grać. I mam świadomość. Inaczej się to kończy. dobra. Więc tu dorzućmy. Nie, czekajcie, to brzydko. Musi być tak ukos. Zawsze mniej zużytych dróg. No ten to się jeszcze tutaj... No do 300 punktów dobijemy. No to by było zbyt dziwne, jakbyśmy nie dobili, nie? No ten zielony na razie najgorzej się prezentuje. Gdybym tam przerzucił metro... Mogę zawsze połączyć. To znaczy, wiecie, że tu połączę... I jakoś tu połączę. Znaczy, no mogę zaryzykować stwierdzenie, że sprawdzimy, co się wydarzy, gdy zrobię ruch taki. Znaczy, co się wydarzy? No, co się może wydarzyć? Będą korki. To się wtedy to usunie, ale to jest jakaś dodatkowa alternatywa. Oni mogą sobie zdecydować, znaczy oni tutaj nie zdecydują. Jak uznają, że to jest krótsza droga, to będą cisnęli tam. Jak się nie mylę, tylko na tym gra polega, że jak gdzieś uznają, że jest prostsza droga, to będą z niej korzystać, choćby miał się właśnie korek zrobić i się okaże, że z innej lepiej korzystać. Ale będziemy tutaj chwilkę obserwować. Ewidentnie uznali... A, tu jest kolega do połączenia. Czemu nie krzyczycie w komentarzach? Ewidentnie uznali, że tym jest szybciej. No bo... Dobra, uwaga, zaraz wejdzie nam... To co potrzebuje do szczęścia? Tak, dziękuję. I teraz możemy to już przerobić tak, żeby tu takich strasznych rzeczy jak to nie było. Bo to jest najgorsza możliwa rzecz. Więc... też autostrada przy autostradzie to taka trochę tragedia, ale... Ale... Cyk. I cyk. I teraz to usuwamy. To usuwamy. I chyba...
tyle. Raczej nam styknie do szczęścia, nie? No upartego teraz tych dwóch zielonych mógłbym tu połączyć. Ale to oni tu nie przeszkadzają, mi się wydaje, że jeżdżą dołem. To nie wydaje mi się, żeby był jakiś wielki problem. No ważne w tym wszystkim, żeby omijać tory właśnie, żeby autostrady pomagały w tej podróży przez tory, właśnie żeby tego nie było. Znaczy, tak mi się wydaje, nie? Tutaj nie twierdzę, że ja się znam, bo niektórzy uważają, że jak ja coś nagrywam, to ja udaję, że ja się znam na jakiejś grze. Ja się nie znam na żadnej grze. Ja sobie tylko gram w te gierki. I tyle. Na tym się kończy cała filozofia bycia moim tutaj na YouTubie. Ja sobie gram w gierki, a nie twierdzę, że ja się na nich znam. No to jest proste siups, ale to jest... A, to pociąg jest, to jest stacja kolejowa. Ale to już na tej mapie się więcej nie pojawi, no tu się nie zmieści. Aż mnie korcą, ciekawią mnie kolejne mapy, bo mam nadzieję, że tam jest więcej pociągów albo więcej tych stacji kolejowych. Widzę przyjaciela, ale no tak, co ja mam z nim zrobić? No mogę go tu podłączyć. A, już nie mam mostów, no to nie mogę go podłączyć. To będzie tragedia, jak tu się zrobi jakieś coś, bo my nie mamy jak tam podesłać. Trzeba będzie jakiegoś mostu się pozbyć. Ten most chyba nie jest potrzebny w żaden sposób teraz, bo tu jest tylko do zielonego, a zieloni tam, no chyba, że ci, ale oni już chyba nie jeżdżą, la, prawda, usuwamy. Czy ja lala, to nie wiem. No. I teraz przyjaciel by chciał, to by tu przejechał, ale zostawię sobie, a teraz mam dwa mosty. Nie, ja mam dwa mosty, to, aha, nie, to on nie może tu przejechać, to nie jest, że ja nie mam mostu. No ale, mam cię w pupie. Ciebie też mam w pupie, nie jesteś potrzebny na ten moment. Możecie sobie istnieć. Tu się robi problem chyba. Chociaż nie, wyjechały dwa. Dobra, to problemu nie ma. W żaden sposób. No chyba jest okej. Okay. Znaczy przede wszystkim odblokowałem sobie już kolejną mapę, więc tragedii nie ma. Na wszelki wypadek dajcie mi kolejny most. Gdzieś się coś pojawił. A, czerwony. Przyjacielu. O, ty. To jest tak. Przyjacielu. Tu jest dwóch, tu jest jeden. A ja ci mogę tu podłączyć ostatecznie. O, i się pojawił zielony tu na dole. A czy się zmieściła tu jednak stacja? A mówiłem, że się już nie zmieści. No ale teraz już na pewno się żadna nie zmieści. Bo jakby tu miała powstać, to już nie powstanie. Nawet mogę zablokować na wszelki wielki drogami. Tu już nie powstanie, chyba że nam się zrobi na drodze. Tu już też nie powstanie raczej. I to tyle. Więc przyjaciel tu nie może, tak? Czy on musi mieć tak? Czy on musi... Nie no, tak to by mógł tak być. I tu, dobra. Więc to już rezenamy. I myślę, no bo teraz tu wziąłem dwóch. A, bo ta droga nie jest w ogóle potrzebna. No po co i dla kogo? No jak bardzo trzeba, to mogę tak cię połączyć jeszcze. No tu jest jedyny problem, że oni muszą poczekać na ten pociąg, aż przejedzie. Dobra, zwiększmy prędkość. Chyba jest okej? Znaczy wiem, że ten nie jest połączony. Dobra. Tu się jednak robi problem. Ale są trzy. No jeden tam, jeden tu. No tak wiecie, na razie mam dużo. Na razie mam dużo. No i tak to nie chciałem. Znaczy... Muszę tak. Dobra. No tam jest się zrobił problem leciutki, więc lepiej, żeby tam ktoś jeździł i pomagał, nie? W zbieraniu. Ja widzę, co się stało. Aż się zakrztusiłem, jak to zobaczyłem. Oni nie są połączeni z tym. Kiedy to się stało? O Boże. No. O, dlatego się zrobił problem. Ile już komentarzy natrzepaliście na ten temat, co? Aż się zakrztusiłem, aż mi łzy im poleciały normalnie. Bynajmniej nie po nogawce. No tutaj jest trochę nieciekawa sprawa, bo ci są najbliżej.
jejku, jejku, jejku. No tutaj ewidentnie jakby gra sugerowała właśnie jakieś metro, znaczy metro, boże, autostradę, żeby ci stąd, ale no nie mam. No nie mam i nie będę miał. No na... Czemu tu się, kurczę, kursor mi kręcił, jakby miało mi z grę skraszować? No mogę spróbować tak zrobić. Nie? Lepsze to niż nic na ten moment. Przejadą przez to i tutaj. Ale no tutaj autostrada byłaby czymś rzeczywiście potrzebnym. No bez tego to może być różnie. No ten przyjaciel może zostać tutaj podłączony. Czemu nie? No ja już nie widzę, gdzie miałby się zrobić dodatkowy ten, dodatkowa kolej. Tu się nie zmieści, bo na ukos na pewno nie zbudują tego. Światła i mosty. To poproszę mosty. No bez... A, przez chwilę myślałem, że mam ten autostradę. Co? No dobra. Chyba okej. Okay. jak to się połączyło, to już jest okej, okay, nie? No, kto by się spodziewał? No ta droga nie jest potrzebna w ogóle, ale niech będzie. No, jak chcesz, przyjacielu, możesz się podłączyć, proszę cię bardzo. No dobra, to wy się robicie tu jacyś, przyjaciele. Tak was mogę. Cyk. No, tego nikt nie widział. Tak to nie miało wyglądać, przede wszystkim tu może być tak, bez tego. Nie wiem, tutaj domek to można podłączyć. Na szczęście nic nie zasłaniam. To jest miłe w tej grze, że jak się wszystko zacznę oddalać, to ja na pewno nic nie będę zasłaniał. Ten zielony to... Nie wiem, co on chce. O kurczę. Dobra, czekajcie. No ciebie tu podłączę. Czy tu by się przydała jakaś sensowna droga? No nie uznaję tego za sensowną drogę, ja wiem. Ja wiem. Ale na ten moment nic lepszego nie wymyślę. Przede wszystkim te niektóre zielone to gdzie ja mam? Znaczy, bo, a, bo ci dwaj to byli od tego. A, bo to jest dalej tylko teraz tu z nimi podłączone, więc ci zieloni totalnie nic nie robią ze swoim życiem. To możemy ich przetransportować bardziej tu. Nie? To wtedy tutaj jakiegoś problemu nie ma. I ich na upartego mogę tu podłączyć. Tylko no... Tak zrobię, okej? Okay? Będzie podwójna droga tutaj. O. To tak, autostrady to jest... Ale chociaż tutaj może... Dobra, jest autostrada. No gro, ja chcę autostradę. Ten przyjaciel musi być tu. W teorii tu nie ma problemu, więc na razie chyba nie będę się autostradował w tym miejscu. Prędzej znowu kolejnych frajerów zielonych wysłać. Tu w ogóle się problem zrobił. I to ilu tu siedzi? Kurde. Prędzej może tych frajerów zielonych bym do tego dokoptował. No chyba, że ja mam ich tu dokoptować. A tak to oni by mogli... Ale no w dwa miejsca... Dobra, czekajcie. No bo to jest ciekawsza opcja, pozwalająca nam odzyskać trochę dróg. Uznajmy, że tak to będzie się prezentowało. To w ogóle nie jest tu potrzebne. Ci tam mogą sobie zostać. Będą tu dojeżdżać. I teraz to wszystko dostaje autostradę. Czy... No dobra, niech będzie takie brzydkie coś tutaj. Niech będzie. No tu z zielonymi się bardziej robi problem jednak. No najprostsze rozwiązanie, które... Mimo wszystko ja zdaję sobie sprawę, że nie jest idealne. Podłączyć panów. Tu jednego bardziej do tego.
coś takiego popróbujmy, nie? Teraz, a, 3 tu, 2 tu, ale oni mają jeszcze tu. No... No, zobaczmy, co tu się stanie. Zobaczmy. Ostatecznie chodzi tylko o to, żeby... Wiecie, no, zastoju jakiegoś wielkiego nie było. Tu dwa dojeżdżają, tu dwa dojeżdżają, tu jest ok. Te domy trzeba pilnować. Na razie chyba nie ma jakiejś tragedii. Pociąg sobie jedzie. A no ta droga też nie jest potrzebna. Wszystko ok, nie? Nie wiem, oddam cię tu, nie? Żebyś tu sobie jeździł, no i oni mogą ostatecznie tam jechać i tu jechać, jak bardzo chcą. Ale nie muszą. To wtedy ci bardziej by pilnowali tego, a ci bardziej by pilnowali tego. No i tak to się prezentuje. Może do 1000 punktów dobijemy. Ja byłbym bardzo dumny z siebie i szczęśliwy. Tutaj co najwyżej takie 3 i tu 3. Ale no tutaj ja połączyłem. Tu jest tylko jeden przyjaciel. O kurde. Tutaj. I wszystkie domki są tu. Szczerze. Najgorzej jak mogło się trafić chyba. No bo co ja tu zrobię? A poczekam, może nam znowu przyjdzie coś dobrego. Na koniec tygodnia. No autostrada... Czy się tam podłącz? Tędy niech jedzie bardziej niż tędy. No tu by się przydała autostrada. Wiem, że tu się zbierają punkciki, ja widzę. Akurat przy mojej twarzy. Proszę się na mnie nie patrzeć. Uwaga. Nie, no dobra. To tak, to myślimy. Myślimy. No musimy w takim układzie przerobić to wszystko, co tu się znajduje, bo ja tutaj chyba... A nie, mogę zrobić. Czekajcie. Przyjacielu, jak ja cię tu poprowadzę? Tu, 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 tu i tu. Tak? Tylko, że odcinam teraz tych. Znaczy, ten jeden domek odeciąłem. Kolejny powód, dla którego jestem youtuberem. Kto by takiego chciał gdzieś zatrudnić? Chciałem wysłowić, nie potrafi. Dobra, tu się robi problem. Tak, tak, zieloni, łączcie się. No tu są dwa domy. Myślę, że na razie styknie. Tu są dwa. Wasza piękna... Ten ma drogę, nie? Wasza piękna trójka. Znaczy, no ostatecznie wam mogę tu podłączyć dla samej idei, żebyście byli podłączeni, jak chcecie korzystać, jeszcze tam pomagać. No te dwa na razie niestety no, nie ma sensu cokolwiek z nimi robić. No właśnie, o tym mówię. W takich dziwnych miejscach te domy się pojawiają. Że ja już nic sensownego nie zrobię. To chyba też z każdym pociągiem coraz więcej. W sumie tak nie patrzyłem. To z każdym pociągiem coraz więcej. Tutaj też przyjedzie 4 teraz. Zwiększym prędkość. Dobra. Tutaj lekki problem i tutaj na tych pomarańczowych jednak wysiądzie 4-4. Nie, tu po 2, ale 4 łącznie. Tam przyjaciel. Dobra. No co tu takie osiedle się zielone robi? Patrzajcie na to. Co tu jeszcze mądrego można zrobić? Dobra, no na razie tragedii nie ma. O, to się przerodziło w większe, niedobrze. O, tutaj. Dobra, czekajcie. No cię podłączę, ale to jest... Naprawdę wszystkie te domki w jednym miejscu się zrobiły i nic więcej? To ja już tu nic lepszego nie wymyślę. Proszę to jeździć sami zbierać. Naprawdę tutaj? Co ja mam z tą zrobić? Znaczy no... Mogę puścić, nie? A czemu tak? No tu się... No czekajcie, ewentualnie zawsze mogę was... puścić dołem.
O tak. Przyjaciel tu. Ale no nie psujcie się. Tak. I tak, no. No kawał mają do przejechania na drugą stronę. Jeszcze jeden. To się ulepszyło. Tu się zrobiło naprawdę intrygująco. Cię, przyjacielu, mogę podłączyć. Mamy tysiaczka! Aha, nie, ze mną aż tak źle. Albo łatwa mapa. Czyli łatwa mapa. Wszyscy wiemy. Dobra, tu podłączymy. No tu się robi problem. A, bo tu się robi problem, bo oni nie potrafią... Bo to jest za bardzo zakorkowane. No to może być problemik. Ile tych tu się narobi? Ale oni nie... Przepraszam, połączyłem ich? Połączyłem. Oni w ogóle tam nie jadą. Proszę panowie, a wy na pewno nie chcecie tam podjechać? Tutaj pomóc? A ten może chociaż pojedzie? No przecież jesteście połączeni. W czym problem? No uznają albo, że za daleko, albo, że nie są potrzebni. No wjeżdżać tu szybciej, panowie, zbierać tu. Tu się jeszcze coś może pojawić i to będzie problem dopiero. No na to już nie mam wpływu. No i tutaj też w sumie. No tyle tego nagle się tu się narobiło. No powaliło was chyba. Ktoś jeszcze, a ty nie jesteś połączony, to cię tam podłączę. Tu się zrobił teraz. Tutaj, tak? Dobrze widziałem. Czyli autostrada numer 4 by się przydała. Chyba, że przerobimy obecne. Uderzymy w mikrofon nosem. Znaczy, no tak, te dwa. Nie, ja tu nic nie chciałem tak. Ja chciałem tak. Znaczy, w sumie to chciałem tak. Tak. No coś takiego. Dobra, muszę pomyśleć. No zawsze mogę ewentualnie wykluczyć kilku stąd i kazać im jeździć do góry. No przesada, te czterech to nie. Tylko czy to nie będzie problem, że tutaj za mało będzie. Tu się zielony zrobił, to nie jest problem, bo tutaj osiedle zielone istnieje, tylko że dwa domki. Kurde. No te trójka jakoś chcąc nie chcąc. Dobra. Pójdziecie tędy. Usuń to. Odsuń się z tamtej strony. Tak zrobimy. Znaczy oni troszkę przynajmniej nie wjeżdżają tym tutaj w paradę, więc oni tutaj dopiero. Więc to może jakoś tam... O, tu zielony. To ciebie puszczę do góry, a ty pójdziesz w dół. Tak zrobimy. Tu jeszcze jakiś przyjaciel powstał. Tutaj też. Oj, tu się zrobił problem. A, tam są zielone w ogóle gagatki. I tutaj... Czy jeszcze widzę gdzieś? Tu jest niepołączony. Dobra, tu jest połączony. Gdzieś jeszcze ktoś jest niepołączony. Tutaj pomarańczowe. Dobra. No ile tych się narobiło? Kurczę, daleka droga jeszcze. O nie, ty tutaj... Dobra, z tymi się robi jednak problem. Wiecie, ja bym chyba wywalił już stąd autostradę tę. Dobra, bo tu jest kilka domów, one sobie powinny w teorii poradzić. No i teraz pytanie tylko gdzie? Czy bardziej te osiedle, to osiedle połączyć z tym? No myślę, że możemy... No, musimy poczekać, aż gra nam
zaakceptuję, że to usunąłem. W sumie tę część mogę tu połączyć jeszcze. Widzę, że tu się zrobił problem. Tu się robi problem. Dobra, czekajcie. To ja was połączę z tym i ewentualnie pojedziecie tu po to. Wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, rozumiecie. Tu. Taki tam zawijac. No, coś takiego. Ruszycie dupska? Ruszacie dupska. No połączony jest, co pierdzielisz. I tu połączę go, bo on tutaj pomógł. No ja wiem, że ci nic nie robią, to mnie trochę martwi. Mogę ich podłączyć do tej drogi. Marcza nam nic nie daje. Dobra, autostrada jest. No tu jakoś trzeba pomóc, moim zdaniem. Czyli raczej te domki. Znaczy tak, no trochę dwa domki, nie? To szkoda, że tam więcej się ich nie narobiło. No ale ktoś musi tutaj ratować sytuację. I będą to ci panowie. Może tak? No tych tu nie podłączę. Znaczy mam dwa mosty. Tak. Tak mogę. Będą cztery domy teraz, które jeżdżą tu. A ci bardziej by się skupili na tym. Znaczy mogliby na przykład się skupić na tym, nie? Wiem, że przy mojej twarzy się najciekawiej tutaj dzieje, niestety. No pomimo tego, że to połączyłem, znaczy no jeżdżą cały czas, jeżdżą. A Boże, tutaj się zrobił przyjaciel. Ty akurat do góry możesz iść. No tu się coraz więcej tych jasno-niebieskich tworzy. Tam jeszcze jakieś zielone. Ale 1500 punktów. Cacy. Tu jest... Co to osiedle robi? To osiedle jeździ... Gdzie to osiedle jeździ ostatecznie? Ci pomarańczowi? Po co tu istnieją? No i przy moim ryjcu robi się już niedobrze. No, czekajcie, po co ci... Przepraszam, po co ja was stworzyłem kiedykolwiek? Wy dwaj to jesteście z niczym połączeni. To jakiegoś frajera mogę tak podłączyć. Tak to nie chcę. Bo wy co robicie ostatecznie ze swoim życiem? No tych pomarańczowych tak najmniej potrzebuję. Aha, oni tu jeżdżą. No tych pomarańczowych to najmniej potrzebuję do szczęścia. Się najmniej dzieje złego z pomarańczowymi. Najwięcej... No czemu tyle tych ile powstało tych jasno-zielonych, znaczy niebieskich? Gdzie to idzie, kurde? Tu się robi już zastój właśnie. To jest wszystko wasza wina. Już trąbią na siebie. Tutaj niestety, ale... Dobra, czekajcie, jakbym mógł to uratować? Jakieś pomysły? Na szybko, moi drodzy, na szybko. Nie, no tego nie przerobię, bo tu jest problem. Ten zielony, no potrzebuje tamtych. Ta autostrada... Jest tutaj mniej przydatna, ale może nie. Nie wiem. Tu za mało ich jeździ. Przecież mogliby tu i pomagać. No szkoda, że tutaj nie ma drugiego wjazdu. Nie wiem, szczerze mówiąc, co bym miał zrobić tutaj jeszcze. No wjeżdżają. Zabierają, ratują sytuację. Nie mam pomysłu, jakby to inaczej jeszcze zrobić, żeby to uratować. Tam się pojawił kolega. To już w ogóle jest tragedia. No oni muszą tu wyjechać. Nie, ty do góry tam. Dobra, powinno być teraz git. No są samochody, no nie wiem, no...
zbierają to wszystko, co tam się dzieje. Już jak to inaczej uratować? Cały czas stoją samochody i zabierają. No to jak jeszcze szybciej mieliby to zbierać? Nawet nie wiem, gdzie miałbym dodać rondo. No ja widzę, że jest problem, ale no, no co? Nawet nie ma miejsca na rondo. Nic sensownego ja tutaj nie... Co ja tu zrobiłem? Nic sensownego to ja tu nie wymyślę, kurde. Ciups. O nie, tu się też zrobił problem. Nie no, to pierwsze padnie. Chociaż nie, dobra, to jednak pada. No zastój się zrobił, nie? No bo tak za blisko oni mają wyjazd i od razu jest ta rzecz tak naprawdę. Nie wiem, czy to nie wpływa, ale 2000 punktów zdobyte. Osiągnięcie za to jest, więc tylko się cieszyć tak na dobrą sprawę. I patrzeć, jak właśnie upada nasze wspaniałe miasto, nasz wspaniały Londyn. No ale troszkę ponad 2000 punktów zdobyłem, 2065. Menu w takim razie 102 dni przeżyliśmy, więc ładnie myślę. Jest się z ciego cieszyć. Odblokowaliśmy to. Jak będziecie chcieli, możemy to sprawdzić. Tu jakiś challenge w ogóle? Water under the bridge. To też można sprawdzić, jakby trzeba było. Tu co się dowiemy. No i chyba nie tak źle, prawda? Chyba nie tak źle. Jak mi się wydaje. No ale dobre, moi drodzy, tak się prezentuje ten update do Mini Motorways. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!